Cześć z tej strony bn 3 i zgodnie z obietnicą witam w pierwszym odcinku o serii o pojazdach z GTA San Andreas, a jakże inaczej. Na początek w pierwszym odcinku pod lupę wezmę, no moim zdaniem, jeden z najbardziej popularnych, takich najbardziej znanych pojazdów z całej serii GTA, czyli Bobcat. Zaczynam od samochodów terenowych. I pierwszym właśnie jest Bobcat. I skupię się na uniwersum 3D, a dokładnie na Angetas Andreas, bo z tej właśnie gry miałem pojazdy omawiać. Jest to dwudrzwiowy pick-up wzorowany na Fordzie Rangerze pierwszej generacji z 1983-1988. Bobcaty z tego uniwersum są napędzane silnikami V6. Występują w dwóch kolorach. GTA San Andreas, właśnie. I niektóre warianty pojazdu mają z tyłu koła zapasowe lub puszki po napoju Sprank. Razem z Moonbinem z GTA Vice City Bobcat jest jednym z pierwszych pojazdów, na których koroseli widnie ich nazwa. Dokładnie, bo z tyłu mamy ten napis Bobcat. I w GTA właśnie San Andreas ma on charakterystyczny napis na tej klapie baga od bagażnika No tak, na tej pacie bym powiedział bardziej niż, ale to uznajmy, że to jest bagażnik I w tym też uniwersum, czyli 3D, Bobcat jest pojazdem całkiem szybkim I dobrze prowadzącym się Mieści dwie osoby Ma jednak troszkę słabsze przyspieszenie Dość trudno jest osiągnąć prędkość maksymalną ma napęd na no, 4 koła i dobrze się jeździ nim po trudnych terenach, czyli to co wymagamy od pojazdów e, terenowych jakby nie patrzeć, nie. W misji Smuggler w Kieta San występują trzy babkaty, które zmieniały kolor. W pierwszej kadencji są czarne, w drugiej białe, a w grze ponownie żarne. No, także też takie niestandardowe. No i teraz może, możemy troszeczkę powiedzieć o występowaniu tych pojazdów. Znajdują się one m.in. na parkingu pod skrzyżowaniem na Mul Oran w Śródmieściu, przy masowym grobie w Bone County, tam gdzie mamy te sześć e, ciał, sześć worków. O tym wspominałem e, w materiale na temat stacji radiowej z Getas Andras. Znajdują się również na parkingu sklepu, sklepu restauracji, na południu Las Payasadas, jeśli pojedziemy od innej strony niż zachodnia. Często widziane jest też na terenach podmiejskich, takich jak Red County, Flint County, Tierra Robada czy Bon County. E, czyli te tereny właśnie pustynne, a także yy, wiejskie, tak? Po, po, Poza miejskie, tak jak to było to sformułowane. No i to by było wszystko, co wiemy na temat Bobka, Bobcatawgetas Landreas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jest to pierwszy odcinek. No, odcinki te są krótkie i pewnie takie będą, chyba że jeszcze to zmienię coś i na przykład będę omawiał po dwa pojazdy na odcinek. Ale no nie wiem, czy tak robić. Na początek myślę, zobaczymy, jaki będzie odzew. Także dodam odcinek o Bobkacie, właśnie. Także mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.